Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, tematem wykładu jest czas. Ta ilustracja na planszy tytułowej to jest słynny obraz Salwadora Dali, Cieknące zegary. I wybrałem tę ilustrację dlatego, że bardzo często mówimy o upływie czasu. I ten motyw, ten wątek płynącego czasu będzie się w tym wykładzie przewijał. Nawet jeśli ktoś nic nie wie o fizyce, to wie o czasie mniej więcej tyle samo, ile wiedzą fizycy. A podstawową własnością czasu jest ta, że nic dwa razy się nie zdarza, że czas płynie. Kiedy pytają mnie często, czy możliwe są podróże w czasie, odpowiadam, że one nie tylko są możliwe, ale my wszyscy w takiej podróży uczestniczymy. Mało tego, ta podróż jest przymusowa. My wszyscy podróżujemy w czasie od przeszłości ku przyszłości. I nie możemy być z tego zwolnieni w inny sposób niż ten bardzo przykry, który prędzej czy później każdego z nas spotka. Ta piosenka to jest znany, tekst tej piosenki to znany wiersz Wisławy Szymborskiej, a była śpiewana przez niestety nieżyjącą już Łucję Prus. Tak więc ta podstawowa cecha czasu, podstawowa własność, upływ i jego kierunkowość jest do dziś jednym z największych nierozwiązanych problemów naukowych. Żaden fizyk nie potrafi tego wyjaśnić. Mało tego, jak będę Państwa próbował przekonać, żaden fizyk nie poda Wam definicji czasu. Ja kiedyś byłem współautorem podręcznika do przyrody dla uczniów szkół podstawowych i użyłem w tym podręczniku słowa lepkość w bardzo nieścisłym znaczeniu, odwołując się raczej do intuicji młodych dzieci niż do naukowej definicji. Recenzent zarzucił mi, że wprowadzam pojęcie, którego nie potrafię na tym poziomie edukacji zdefiniować. Ja mu wtedy odpowiedziałem, że ja bardzo chętnie usunę pojęcie lepkości z podręcznika, jeśli on ze wszystkich innych podręczników usunie pojęcie czasu. Wszyscy czasem się posługujemy. Wszyscy mamy zegarki. Wszyscy się umawiamy za godzinę, za tydzień, za 3 lata. Wszyscy narzekamy, że czas nam szybko umyka albo że nam się dłuży. Ale nikt z nas nie wie, czym jest czas. Proszę Państwa, święty Augustyn napisał, co to jest czas? Gdy nikt mnie nie pyta, wiem, co to jest. Gdy zapyta, nie wiem. No, nam się wydaje, że my wiemy, co to jest czas, bo się nim posługujemy. Ale nikt z nas nie odpowie na pytanie, co to jest. Heraklit powiedział, Pantarei, wszystko płynie. Dlatego nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki. Dlatego, że pomiędzy pierwszym wejściem do tej rzeki, a drugim, ta rzeka ulega jakiejś zmianie. Zmienia się poziom wody, zmienia się powierzchnia, przypływa ryba, pojawia się liść na powierzchni. To już nie jest ta sama rzeka. Nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, bo upływ czasu powoduje, że wszystko się zmienia. Ale kilka wieków później Sextus Empiryk zauważył, że nie można wejść nawet raz do tej samej rzeki. A dlaczego? Bo każdy proces fizyczny jest rozciągnięty w czasie. A zatem pomiędzy początkiem wchodzenia do rzeki, a końcem wchodzenia do rzeki, ta rzeka ulega zmianie i przestaje być tą samą rzeką. I to było źródłem bardzo głębokich niepokojów i ciągle jest, moim zdaniem. A to dlatego, że proszę zwrócić uwagę. Jeżeli każdy proces jest rozciągnięty w czasie, to procesy fizyczne, które dzieją się teraz, w tym momencie, musiały mieć swój początek w przeszłości, a będą miały swój koniec w przyszłości. Ale co to jest przeszłość? Przeszłość to jest coś, czego nie ma. Tego już nie ma. Przeszłość to są nasze wspomnienia. To są nasze jakieś zapiski. Ale tego już nie ma. A co to jest przyszłość? To jest coś, czego jeszcze nie ma. To są nasze przewidywania, nasze nadzieje, nasze oczekiwania. Ale tego nie ma.
Skoro zatem proces fizyczny zaczął się w czymś, czego nie ma i skończy się w czymś, czego nie ma, to czy on w ogóle może zachodzić? I z tym podobnym rozumowaniem były związane starożytne paradoksy ruchu. A więc paradoksy strzały, paradoksy Achillesa. Chodziło o to, że strzała wypuszczona z ruchu w każdym dowolnym momencie znajduje się w jakimś miejscu, a więc stoi. No to skoro stoi, no to się nie porusza. No ale przecież ewidentnie się porusza. Inny problem związany z Achillesem był taki, że Achilles ściga się z żółwiem. Achilles, potężny, sprawny wojownik, ściga się z żółwiem. Żółw, symbol powolności, więc Achilles daje mu fory. Żółw startuje z połowy dystansu. I rozumowanie jest takie. Zanim Achilles dobiegnie do pozycji startowej żółwia, to żółw nieco przesunie się w kierunku mety. Zanim Achilles dobiegnie do tego nowego położenia żółwia, to żółw znowu przesunie się w stronę mety. I tak można powtarzać to rozumowanie i wynika z niego, że żółw będzie zawsze przed Achillesem, że Achilles nigdy nie dogoni żółwia. Ten paradoks został rozwiązany dopiero w XVII wieku, kiedy matematycy odkryli pojęcie szeregów nieskończonych, które są zbieżne. Odkryli, że suma, nieskończenie wielu elementów może być skończona. A więc, że powtarzamy to rozumowanie z Achillesem i żółwiem nieskończoną ilość razy, ale dystanse i odstępy czasu, o których mówimy, są coraz krótsze i ich suma jest skończona i po skończonym czasie Achilles wyprzedzi żółwia. Proszę Państwa, wreszcie, kiedy mówimy o czasie, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to jest pojęcie nie tylko fizyczne, ale również mające odniesienie do innych obszarów naszej myśli. Proszę zwrócić uwagę, że struktury gramatyczne, struktury czasowe w różnych językach są różne i w niektórych językach są niezwykle rozbudowane. Każdy, kto się uczył angielskiego czy francuskiego, wie, że tamtych czasów jest kilkanaście i służą do subtelnego określania zdarzenia, miejsca zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości. W polskim języku jest prościej. Mamy w zasadzie trzy czasy, jeśli nie liczyć trybów i tak dalej. Przeszły, przyszły, teraźniejszy. Ale mówię o trybach dokonanych i niedokonanych. Wreszcie subiektywność pojęcia czasu. W psalmie 90 psalmista napisał: bo 1000 lat w twoich oczach jest jak dzień wczorajszy. Wszyscy, którzy mają dzieci, wiedzą dobrze, że dzieciom bardzo często się dłuży niesamowicie coś, co nam wydaje się przebiegać bardzo szybko. A więc to subiektywne odczucie czasu jest związane i z doświadczeniem, i z jakimiś planami życiowymi, i z sytuacją. Wreszcie, z moich osobistych doświadczeń w wychowaniu dzieci wynika, że pojęcie czasu, określenie długości odcinka czasu, określenie umiejscowienie zdarzenia w przeszłości bądź w przyszłości przychodzi dzieciom bardzo trudno i stosunkowo późno. Dziecko znacznie wcześniej, pewnie w wieku około 3 lat, bardzo łatwo określa, czy coś znajduje się daleko czy blisko. Nie ma problemów ze stwierdzeniem, czy jest wysoko czy nisko. Niektóre dzieci nawet odróżniają prawo od lewa. Natomiast pojęcie czasu, pamiętam, że kiedyś wiozłem mojego syna na spływ kajakowy do Augustowa, no i to jest dosyć długa droga. Jemu to się bardzo dłużyło i pyta mnie, kiedy tam dojedziemy? Ja mówię, za 3,5 godziny. No ale co to znaczy? Ile to jest? A miał wtedy pewnie 5 lat. Więc to wyczucie czasu i zdolność intelektualna do jakiegoś jego ogarnięcia przychodzi stosunkowo późno. Dobrze, to skoro nie wiadomo, co to jest czas, a wszyscy się nim posługujemy i posługiwać musimy, to przejdźmy do takich operacyjnych definicji czasu. Powiedzmy sobie, że czas to jest to, co mierzą zegary. Ale co to jest zegar? Zegar to jest dowolny proces fizyczny, którego przebieg jest nam znany.
Z przyczyn czysto praktycznych wygodne do mierzenia czasu są procesy okresowe, na przykład ruch wahadła, drganie sieci krystalicznej, coś, co się powtarza, obrót Ziemi wokół własnej osi czy obrót Ziemi wokół Słońca. Możemy zliczyć, ile razy takie zdarzenie zaszło i wyrażać upływ czasu liczbą tych zdarzeń. Ale tak być nie musi. To mogą być takie procesy liniowe na przykład. Zapalamy świecę i jeżeli ta świeca jest równa, to mniej więcej w równych odstępach czasu będzie się spalał podobny odcinek świecy. To mogą być wreszcie procesy o całkiem skomplikowanych przebiegach, jak na przykład proces rozpadów izotopu jakiegoś radioaktywnego. Mamy próbkę jakiegoś izotopu, który się w naturalny sposób rozpada i możemy sprawdzać, po jakim czasie, ile nam jeszcze tego izotopu pozostało. I określać w ten sposób czas. I to jest bardzo dobry zegar stosowany w archeologii i w geologii. Dlatego, że bada się zawartość radioaktywnego izotopu węgla w znaleziskach, w których znajdują się szczątki organiczne. Ten radioaktywny izotop ma okres rozpadu, już nie pamiętam, około 3000 lat, a więc jest dobra taka skala dla archeologów. I teraz ten izotop w przyrodzie występuje tylko dzięki temu, że jest nieustannie produkowany przez strumień promieniowania kosmicznego. Organizm żywy wymienia materię z otoczeniem, czyli że procent atomów węgla, które są radioaktywne w stosunku do innych, jest taki sam, jaki jest w przyrodzie, w otoczeniu. Kiedy organizm umiera, czy to zwierzę, człowiek, roślina, przestaje wymieniać materię z otoczeniem i coraz mniejszy procent atomów węgla w tych resztkach stanowi ten izotop radioaktywny. W ten sposób możemy datować wiek znalezisk. W podobny sposób można datować wiek skał na Ziemi i tak się robi. No dobrze, ale teraz jak sprawdzić, czy zegar jest dobry? Otóż jest znana anegdota przytaczana przez Marka Abramowicza w latach 80. w paryskiej kulturze, proszę sobie wyobrazić, o tym jak to w 1925 roku, kiedy Polskie Radio rozpoczęło nadawanie programu i od razu nadawano sygnał czasu z Obserwatorium Astronomicznego w Krakowie z dokładnością do pół sekundy, co robiło na ludziach wielkie wrażenie. Redakcja jednego z dzienników wysłała dziennikarza do profesora Banachiewicza, żeby dowiedział się, skąd astronomowie wiedzą, kiedy jest południe z tak fantastyczną dokładnością. Profesor Banachiewicz powiedział, to bardzo proste. Codziennie rano, kiedy idę do obserwatorium, przechodzę obok sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta w rynku. On na witrynie ma bardzo dobre szwajcarskie zegary. Ja ustawiam swój zegarek według ich wskazań i przychodzę i wiem, kiedy tym młoteczkiem w kowadełko stuknąć. Dziennikarz pobiegł do sklepu zegarmistrzowskiego Schmidta. Pyta, panie Schmidt, skąd pan wie, jak ustawić zegary na witrynie pańskiego sklepu? On na to odpowiada, to jest bardzo proste. Codziennie włączam radio przed południem i w południe profesor Banachiewicz podaje mi dokładnie, z dokładnością do pół sekundy informację, kiedy jest południe. Ja ustawiam swoje zegary. Proszę państwa, niezależnie od tego, jak śmieszna jest anegdota, to ona zawiera bardzo głęboką prawdę fizyczną. Nie ma żadnej innej metody sprawdzania zegarów niż porównywanie chodu dwóch zegarów. Tak naprawdę przez stulecia robiono to w ten sposób, że porównywano chód zegara mechanicznego z zegarem, jakim jest obracająca się Ziemia. To była popularna metoda. Ale jeśli mamy tylko jeden zegar, czyli na przykład tylko obracającą się Ziemię, albo jesteśmy zamknięci w pomieszczeniu bez okien i nie wiemy, czy jest dzień, czy noc, i mamy zegarek mechaniczny, jeden, to nie ma żadnego sposobu, żeby sprawdzić, czy on spieszy, czy spaźnia. Jeżeli mamy dwa zegarki i ich wskazania się różnią, to nie wiemy, który z nich wskazuje lepszy, dokładniejszy czas. Jedyną metodą
jest wzięcie trzeciego zegara. Jeżeli dwa z nich będą miały podobne wskazania, a trzeci się będzie różnił, to prawdopodobnie te dwa są dobre, a ten trzeci jest zły, ale pewności nie ma. Należy wziąć czwarty zegar i piąty i tak dalej. Im więcej zegarów weźmiemy i porównamy, tym lepszą informację o tym, który z nich jest dobry, a który zły, będziemy mieli. I to jest metoda, którą się stosuje przy określaniu dokładnego czasu, o czym będzie w dalszej części wykładu. Ludzie mierzyli czas od zawsze. Przypuszcza się, że wielkie megalityczne konstrukcje służyły do określania czasu. No pewnie z dokładnością do jednego dnia. Chodziło o momenty związane z przesileniami, z równonocą i tak dalej. Znalezisko sprzed 4,5 tysiąca lat w Saksonii, taki dysk z nerby. To jest dysk o tej mniej więcej średnicy, metalowy z inkrustacjami złotymi. Najprawdopodobniej zawiera podobne informacje. Sądzi się, że te fragmenty, te łuki na jego obrzeżu odpowiadały drodze Słońca po przesuwaniu się punktów zachodu i wschodu Słońca po horyzoncie w ciągu roku i tak dalej. Zegary słoneczne były wynalezione w Egipcie i znane od bardzo, bardzo dawna temu. Również w Egipcie wynaleziono klepsydrę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, skąd to słowo pochodzi, co ono oznacza. Kleps, hydra. Hydra to woda, a kleps się kojarzy z kleptomanią. Klepsydra to jest złodziej wody. Dlatego, że w odróżnieniu od tych popularnych klepsydr do gotowania jajek na miękko, które są w kuchniach w wielu domach, te prawdziwe klepsydry przelewały wodę pomiędzy zbiornikami. To jest ciekawy zegar chiński, który wykorzystuje kadzidełka. Kadzidełko jest położone tutaj, to jest ten fioletowy element i przez to kadzidełko przewieszone są sznureczki z dzwoneczkami w równych odstępach. Kadzidełko zapalamy i jeśli ono się spala w równym tempie, tak jak świeca, to co pewien czas któryś z sznurek jest przepalany, dzwoneczek spada, mamy sygnał czasu. Pierwsze zegary mechaniczne pojawiły się na przełomie XIII i XIV wieku, ale proszę zwrócić uwagę, jak podróżujecie, zwłaszcza po zachodniej Europie, to w większości tych zegarów, tych naprawdę starych zegarów na wieżach kościelnych, jest tylko jedna wskazówka. I to nie oznacza, że druga odpadła i nikomu się nie chciało naprawić, tylko wskazówkę minutową wynaleziono dopiero w XVI wieku. Jeżeli widzimy taki zegar z jedną wskazówką, to prawie na pewno jest to zegar starszy. Pierwsze kieszonkowe zegary pojawiły się na początku XVI wieku, ale rozpowszechniły dopiero w drugiej połowie XIX wieku. No i wreszcie zegary kwarcowe. To jest przełom XIX i XX wieku. To są zegary, które wykorzystują tak zwane zjawisko piezoelektryczne. Niektóre kryształy mają taką własność, że jeśli do ich ścianek bocznych przyłożymy napięcie elektryczne, to kryształ się albo kurczy, albo rozszerza. Drga. I teraz okres drgań własnych sieci krystalicznej jest własnością fizyczną tego kryształu. Jeżeli skonstruujemy obwód elektryczny, który stanowi sprzężenie zwrotne, to znaczy pobudza kryształ do drgania, na tym kryształe pojawia się napięcie elektryczne. Jeżeli teraz to napięcie wykorzystamy zwrotnie do pobudzenia do drgań tego kryształu, to on będzie drgał, te drgania będą nie będą wygasały, bo energia będzie dostarczana z baterii elektrycznej, ale jednocześnie fizyczne własności kryształu sprawią, że on będzie drgał z częstością wynikającą z budowy tego kryształu. I wreszcie zegary atomowe, w których tym, co drga, są atomy, pojawiły się w połowie XX wieku i dziś osiągają dokładność około 10 do minus 7 sekundy na rok. To zależy od zegara. I wreszcie no potrzebne nam są jednostki, bo trudno jest posługiwać się, jak ktoś nam powie, no w moim zegarze było 15 wahnięć wahadełka, a w moim zegarze kryształ drgnął tyle razy. To nie wiemy, trzeba to jakoś porównać, więc potrzebne nam są jednostki. I do
definicję sekundy przez długi czas, aż do 67 roku ubiegłego wieku, była taka oto definicja, że jest to 1,31,356,925, jeszcze coś tam, część roku tropikalnego 1900. I co jeszcze, chodzi nam o fragment tego roku, czyli dokładnie w Sylwestra. No nie jest to, przyznacie Państwo, użyteczna i praktyczna definicja, chociaż astronomowie potrafili sobie to używać jako definicji operacyjnej. Od 67 roku definicja sekundy jest oparta na fizyce atomowej. Jest to określona liczba drgań atomu cezu, izotopu 133 i tak dalej. Innymi słowy, jest to definicja, która jest niezależna od wzorca. Nie potrzebujemy żadnego mechanicznego wzorca, jest to definicja oparta na prawach fizyki. I teraz po co chcemy mierzyć dokładnie czas? Proszę Państwa, w 1707 roku doszło do wielkiej katastrofy morskiej. Anglicy stracili flotylę okrętów transportujących złoto. Straty były gigantyczne i katastrofa wynikała z błędów w nawigacji. O co chodzi? Szerokość geograficzna, położenie punktu na kuli ziemskiej określamy przy pomocy dwóch współrzędnych, bo to jest powierzchnia dwuwymiarowa, potrzebujemy dwie współrzędne. Tradycyjnie jest to szerokość geograficzna, czyli kątowa odległość od płaszczyzny równika, i długość geograficzna, czyli znowu kątowa odległość od płaszczyzny wyznaczonej przez wybrany południk. Teraz zaczynają się schody, bo proszę zwrócić uwagę, równik jest dobrze określony. Ziemia się obraca, a więc mamy bieguny. Płaszczyzna równika jest prostopadła do osi obrotu Ziemi. I jest to po prostu koło wielkie, które dzieli tę kulę ziemską na dwie równe połowy. Równik jest tylko jeden. Nie można sobie zdefiniować innego równika. Wyznaczyć odległość od równika jest bardzo łatwo. I to takie ćwiczenie jest w podręcznikach do geografii czy przyrody w szkołach podstawowych. Wystarczy zmierzyć w odpowiednim momencie długość cienia rzucanego przez Słońce i prawie bezpośrednio odczytujemy szerokość geograficzną. Natomiast długość geograficzna jest trudna do wyznaczenia, dlatego że wszystkie południki są równie dobre. Równik jest wyróżniony, a południki nie. Mało tego, położenie Słońca w stosunku do równika zmienia się okresowo w ciągu roku. Natomiast położenie Słońca w stosunku do południka zmienia się wskutek obrotu Ziemi w ciągu doby. Pierwszy problem. Który południk wybrać? Od którego południka mierzyć długość geograficzną? No tu przez lata toczyła się zażarta rywalizacja, przede wszystkim pomiędzy Anglią i Francją. Jeżeli Państwo będziecie w Paryżu, to proszę zwrócić uwagę, że w Ogrodzie Luksemburskim ta główna aleja, na północy której perspektywa jest zamknięta Pałacem Senatu, a na południu perspektywa jest zamknięta pięknym gmachem XVII-wiecznego paryskiego obserwatorium astronomicznego, to była oś, która miała wyznaczać południk zerowy. No ale wiadomo, że Anglia w końcu zyskała przewagę na morzach i to ona dyktowała warunki. Tak więc zgodzono się w końcu, po latach walki i sporów, że tym wyróżnionym południkiem, od którego będzie się mierzyło długość geograficzną, jest południk przechodzący przez Greenwich, przez obserwatorium astronomiczne w Greenwich. Ale teraz jak zmierzyć tę odległość? No, byłoby to proste. Wiadomo, że ta odległość zależy, że na przykład moment górowania Słońca w południe zależy od tego, czy jesteśmy na wschód, czy na zachód od południka zerowego. Jeżeli w Londynie jest południe, to w Moskwie jest wtedy tam o 3 godziny
późniejsza godzina, dlatego że Moskwa znajduje się odpowiednio daleko na wschód. Z kolei w Nowym Jorku jest 5 godzin wcześniejsza godzina, bo Nowy Jork znajduje się daleko na zachód. 15 stopni różnicy w długości geograficznej to jest mniej więcej jedna godzina, to jest dokładnie jedna godzina różnicy czasu astronomicznego, wyznaczanego przez położenie Słońca. A więc różnica pomiędzy astronomicznym czasem we Włodawie nad Bugiem i w Cedyni nad Odrą sięga niemal godziny. Można by wyznaczyć długość geograficzną, gdybyśmy wiedzieli, która godzina jest w Londynie. Wtedy obserwujemy Słońce, sprawdzamy, w którym momencie ono góruje, wiemy, jaka jest różnica czasu lokalnego, no bo jak Słońce góruje, to u nas jest 12 w południe. Jeśli wiemy, która godzina jest wtedy w Londynie, to wiemy, jak daleko na wschód czy na zachód od Londynu się znajdujemy. Ale jak to zrobić w XVII wieku, kiedy nie było radia, nie było satelitów? Jak przekazać tę informację, która godzina jest w Londynie? No tylko w taki sposób, że zabieramy, wypływając z Greenwich w podróż, zabieramy ze sobą dokładny zegar, który przez długość, przez czas tej podróży, a więc przez kilka tygodni czy miesięcy, utrzyma dostatecznie dokładne wskazania czasu. Ten zegar będzie nam mówił, która godzina jest w Greenwich. A my sobie zobaczymy, w którym momencie jest południe. Porównamy te dwie rzeczy i będziemy wiedzieli, jak daleko jesteśmy na wschód czy na zachód. Parlament brytyjski wyznaczył gigantyczną nagrodę za wyznaczenie metody określania długości geograficznej. Rywalizacja trwała kilkadziesiąt lat i w końcu wygrał ją taki oto rzemieślnik. On tak naprawdę był stolarzem i skonstruował kilka prototypów zegarów, z których w końcu jeden uznano za spełniający warunki, a więc dostatecznie dokładny, przez dostatecznie długi czas wytrzymały na trudy morskiej podróży, na bujanie okrętu, na wilgoć, na zasolenie powietrza i tak dalej. I ten piękny zegarek do dziś chodzi i można go zobaczyć w muzeum, w obserwatorium w Greenwich. Podobnie jak wcześniejsze prototypy. To jest właśnie obserwatorium w Greenwich. Proszę zwrócić uwagę na ten maszt z taką czerwoną kulą. Coś takiego stosuje się chyba na wyścigach konnych, ale nie wiem, czy jeszcze. Co to było? Greenwich było portem. Ta miza jest tam na tyle szeroka i głęboka, że wpływały oceaniczne statki. Otóż astronom w obserwatorium przy użyciu specjalnej, dedykowanej lunety obserwował Słońce. Tuż przed południem podciągał tę kulę na szczyt masztu. W momencie, w którym przez swoją lunetę zobaczył, że jest dokładnie południe, puszczał sznurek i ta kula opadała. A nawigatorzy na okrętach w porcie ustawiali swoje okrętowe zegary na godzinę 12. I ten czas zabierali ze sobą w morską podróż po to, żeby określić długość geograficzną. Proszę Państwa, ta sama astronomiczna godzina jest tylko w tych miejscach, które leżą na tym samym południku. Jeżeli dwie miejscowości leżą na różnych południkach, to astronomiczny czas jest różny. Tak jak powiedziałem, między Włodawą a Cedynią jest prawie godzina różnicy czasu astronomicznego. I przez wieki czas pokazywany przez zegary na wieżach kościelnych to był czas lokalny. Jakiś miejscowy intelektualista, który miał pojęcie o Słońcu, wyznaczał mniej więcej moment południa i mówił kościelnemu, jak ustawić ten zegar. I to był lokalny astronomiczny czas, wyznaczony dokładniej bądź mniej dokładnie, ale w każdej miejscowości on był inny. I to było bardzo dobre do czasu, aż rozwinęły się koleje żelazne. Kiedy w krótkim czasie ludzie przemieszczali się na długie odległości. No było nie do pomyślenia, żeby pociągi jeździły, żeby się dało zrobić rozkład jazdy pociągów, jeżeli na każdej stacji byłby inny czas. Trzeba było powiedzieć tak,
W gruncie rzeczy to nie ma znaczenia, jak my nazwiemy tę chwilę w ciągu doby, jaką godzinę jej przypiszemy, jaki numer. Możemy się umówić, że na całym obszarze kraju jest ta sama godzina. My wiemy, że tak nie jest, bo kraj jest rozciągnięty, ale możemy się umówić dla wygody, że jest ta sama godzina. I to zaczęto robić w Anglii. Anglia była pierwszym krajem, gdzie wprowadzono tak zwany czas strefowy. A potem na mocy międzynarodowych porozumień rozciągano to na różne kraje. Oczywiście z powodów praktycznych granice tych stref czasowych, bo idealne strefy czasowe to by były takie, że bierzemy południk zerowy, południk wschodni 15 stopni, 30, 45 i różnice są o jedną godzinę. Ale to byłoby niepraktyczne. Dopasowano granice stref czasowych do granic krajów. Oczywiście od tej reguły są, i proszę zwrócić uwagę, niemal cała Europa od Bugu aż po kraj Basków jest jedną strefą czasową. Chociaż fizyczne różnice czasu to są pewnie 2,5 godziny albo coś takiego. Oczywiście z wyjątkami. Anglicy muszą mieć swój czas. Proszę dalej zwrócić uwagę. Rosja to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem stref czasowych. Stany Zjednoczone bez Hawajów i bez Alaski to są cztery strefy czasowe. Ale na przykład Chiny, które rozciągają się bardziej niż Stany Zjednoczone, postanowiły z powodów politycznych i symbolicznych utrzymać na całym terytorium Republiki Chińskiej ten sam czas. Dalej, Indie wyłamały się i mają Indie i Nepal mają czasy różniące się od sąsiednich czasów strefowych, bodajże w jednym przypadku o 45 minut, w drugim przypadku o pół godziny. Chodziło o podkreślenie własnej niezależności. Nie będzie nam nikt mówił, która jest godzina. Sami wiemy. Tak więc strefy czasowe to jest wynalazek dopiero z końca XIX wieku. Proszę Państwa, systemy czasu. No, już widzimy potrzebę koordynowania czasu wewnątrz strefy czasowej, ale widzimy też potrzebę koordynowania czasu pomiędzy strefami czasowymi, koordynowania czasu w skali globalnej. Otóż na początku, w pierwszej połowie XIX wieku nie było czasu uniwersalnego. Prace zaczęły się dopiero w połowie XIX wieku i w 1884 roku wprowadzono pojęcie czasu GMT, Greenwich Mean Time. Jak słuchacie radia BBC, to jest taki sygnał charakterystyczny, pum, 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 a potem jest this is London, it's 9 p.m. GMT. To jest właśnie ten czas Greenwich. Co to znaczy średni czas Greenwich? To jest czas, to jest czas astronomiczny, a więc wyznaczany na podstawie ruchu obrotowego Ziemi. Tyle, że Ziemia nie jest bryłą sztywną i obraca się raz szybciej, raz wolniej. Oddziałuje z Księżycem, ze Słońcem, z innymi planetami. Sama skorupa Ziemi przecież się trzęsie. Wewnątrz płaszcz Ziemi jest plastyczny, masa ulega przesunięciu. To wszystko wpływa na precyzyjne pomiary czasu związane z obrotem Ziemi. A więc ten czas produkowany przez astronomów w Greenwich to jest uśredniony czas. Uśredniamy te wszystkie zjawiska minimalnego przyspieszania i spowalniania ruchu obrotowego Ziemi i produkujemy taki uśredniony czas. I to jest ten czas Greenwich, który obowiązywał w skali światowej do 1972 roku. Od 1972 roku tym światowym czasem jest UTC, Universal Time Coordinated. Skąd się ten czas bierze? Mówiąc o dokładności zegarów, mówiłem, że trzeba porównać wskazania zegarów. 2, 3, 5, 50. Żaden zegar nie jest idealny. Otóż ten czas globalny, uniwersalny, jest produkowany przez około 230 zegarów, znajdujących się w około 50 laboratoriach na całym świecie, w których to znajduje się kilkaset, właśnie te ponad 200 zegarów, z których większość to są zegary atomowe różnych typów, ale nie tylko. Są tam również zegary kwarcowe. Jest tam nawet kilka zegarów wahadłowych. Dlaczego?
Zegary atomowe są bardzo dokładne, ale mają tę wadę, że ich trwałość sięga najwyżej kilkunastu miesięcy. Po takim czasie ten zegar trzeba wyłączyć i ustawić na nowo i włączyć. A więc on traci ciągłość pomiaru czasu. Zegary kwarcowe mogą pracować bez przerwy znacznie dłużej. Zegary wahadłowe mogą pracować setki lat. A więc każdy z tych zegarów ma swoje wady i zalety. I teraz co się dzieje? Te wskazania tych zegarów są przesyłane do biura, które się bardzo dziwnie nazywa. Nazywa się Bureau de Longitude, czyli Biuro Długości. To jest nazwa historyczna. Znajduje się w Paryżu przy bulwarze Arago. Tam te sygnały czasu są łączone i uśredniane. I produkowany jest ten czas uniwersalny. To jest czas, którego nie wskazuje żaden zegar. To jest średnia wskazań tych kilkuset zegarów. I ten czas jest rozsyłany z powrotem. Proszę Państwa, mówi się, że czas to pieniądz. Otóż informacja o tym, która jest godzina, jest tak dużo warta, że tę informację się sprzedaje za pieniądze. Oczywiście w ogromnej większości wypadków to jest wymiana barterowa, a więc laboratorium, które uczestniczy, kontrybuuje do tego wyznaczenia czasu, w zamian otrzymuje potem ten sygnał dokładnego czasu gotowy. W Polsce są dwa takie laboratoria. Jedno to jest laboratorium w firmie Orange, a drugie to jest laboratorium w instytucie, który co kilka lat zmienia nazwę, więc ja nie nadążam. Dawniej to było Biuro Miar i Wag na Senatorskiej w Warszawie. Dobrze, to jak już wiemy, że czas to jest to, co mierzą zegary i potrafimy ten czas produkować, to może wróćmy do refleksji, czym jest czas. Tu proszę się tym tekstem nie przejmować, on jest dla mnie, żebym sobie przypomniał, co mam powiedzieć. Otóż Newton uważał, że przestrzeń i czas są zupełnie niezależne od materii. Że przestrzeń to jest taki gigantyczny garnek, takie naczynie, do którego włożona jest materia, a czas to jest rzeka, która zupełnie niezależnie, równomiernie, w jednakowym tempie płynie i to wszystko unosi. A więc wierzył w absolutny czas i absolutną przestrzeń. Kant uważał, że przestrzeń i czas to są takie a prioryczne kategorie, które są w nas i służą do wyrażania, do określania doświadczeń, którym podlegamy. Ale że to jest coś, co jest a priori, co jest uprzednie w stosunku do doświadczenia. Z kolei Schopenhauer zauważył, że czas to jest coś, co jest konieczne, żeby w ogóle mogła być jakaś sekwencja zdarzeń, żeby nie wszystko zdarzyło się naraz. We wszystkich tych pomysłach czas był absolutny. A więc czas płynął niezależnie od materii i dla każdego obserwatora tak samo. Woda w Niemnie płynie dla mnie tak samo jak dla Litwinów, którzy tam teraz żyją. Ci filozofowie, o których mówiłem, wyobrażali sobie, że podobnie jest z czasem, że dla każdego czas upływa tak samo. Tak było aż do rewolucji 1905 roku, kiedy Einstein opublikował słynne swoje 5 prac, w których wykazał, że czas i przestrzeń są względne, są zależne od obserwatora. I teraz proszę się nie przestraszyć. Ja wam pokażę symulację, która was nauczy szczególnej teorii względności i pokażę wam, dlaczego czas płynie w różnym tempie dla różnych obserwatorów. To jest coś naprawdę prostego. Proszę Państwa. Tu mamy symulację, która to wszystko tłumaczy. Mamy dwóch obserwatorów. Jeden z nich siedzi na peronie, a drugi porusza się na takiej drezynie. Ten, który się porusza na drezynie, na tej drezynie znajduje się zegar. Ten zegar jest zrobiony w ten sposób, że mamy dwa zwierciadła, tu i tu, i pomiędzy tymi zwierciadłami biega sobie foton, cząstka światła. Odbija się od zwierciadła, wraca, odbija się od zwierciadła, wraca i w ten sposób możemy, licząc ilości tych przebiegów,
mierzyć upływ czasu. Istotą szczególnej teorii względności jest to, co jest poparte wynikami wielu doświadczeń, w szczególności pierwszym było słynne doświadczenie Michelsona-Morleya, że prędkość światła jest taka sama dla wszystkich obserwatorów. To było szokujące odkrycie, dlatego że, proszę Państwa, prędkość pocisku, jeżeli poruszamy się bardzo szybko w samolocie i wystrzelimy pocisk w kierunku ruchu, to obserwator na Ziemi uzna, że ten pocisk biegnie z prędkością, z jaką został wyrzucony z lufy, plus prędkość samolotu. A jeżeli wypuścimy pocisk w kierunku przeciwnym, to te prędkości się odejmą. Dlatego samoloty nie mogą strzelać rakiet do tyłu. Bo te rakiety miałyby względem Ziemi bardzo małą prędkość i by spadły. Otóż ze światłem jest inaczej. Niezależnie od tego, jak szybko się poruszamy, czy wyślemy sygnał świetlny w kierunku naszego ruchu, czy w kierunku przeciwnym, to zarówno dla nas, jak i dla obserwatora spoczywającego, ta prędkość będzie taka sama. I teraz zobaczmy, jak przebieg tego fotonu obserwują ci dwaj dżentelmeni. Przypominam, jeden jest nieruchomy, a drugi porusza się na tej drezynie. Z punktu widzenia tego kierowcy tej drezyny, światło przebiega po linii prostej pomiędzy tymi dwoma zwierciadłami. Przebywa taką oto drogę. Z punktu widzenia tego obserwatora siedzącego na peronie, światło porusza się w ten sposób. A zatem przebywa pomiędzy kolejnymi zderzeniami ze zwierciadłami, przebywa znacznie dłuższą drogę, no bo ten odcinek jest ewidentnie dłuższy niż ten odcinek. Skoro drogi są różne, a prędkość jest taka sama, to czasy muszą być różne. A więc ci dwaj obserwatorzy stwierdzą, że czas płynie dla nich inaczej. Proszę Państwa, te różnice w naszym życiu codziennym są prawie niezauważalne, dlatego że my poruszamy się z małymi prędkościami, małymi w stosunku do prędkości światła. Ale dla obiektów, które poruszają się z prędkościami dużymi w porównaniu z prędkością światła, te różnice czasu są ogromne. I na przykład cząstki przyspieszane w akceleratorach, promienie kosmiczne, które docierają do Ziemi, tam występują prędkości bliskie prędkości światła i tam efekt tego spowolnienia czasu jest ogromny. Następna rzecz. 10 lat później, 100 lat temu, równo 100 lat temu, Einstein opublikował ogólną teorię względności, która jest pogłębieniem teorii Newtona, teorii grawitacji. I z tej teorii wynika, że tempo, w jakim chodzi zegar, zależy nie tylko od ruchu tego zegara, zależy także od tego, w jak silnym polu grawitacyjnym ten zegar się znajduje. A zatem zegar, który znajduje się na powierzchni Ziemi, na poziomie morza, chodzi wolniej niż zegar, który znajduje się na szczycie wysokiej góry. Dlatego, że na powierzchni morza pole grawitacyjne, siła przyciągania przez Ziemię jest silniejsza niż na szczycie wysokiej góry. Mało tego, proszę Państwa, precyzja współczesnych zegarów atomowych jest tak duża, że zauważamy ten efekt, jak podniesiemy zegar o 15 centymetrów, to zauważymy, że ten zegar zaczyna chodzić szybciej. Jakie to są wielkości? Proszę Państwa, na poziomie Ziemi spowolnienie chodu zegara wskutek pola grawitacyjnego z Ziemi w stosunku do wskazań zegara umieszczonego gdzieś daleko w pustej przestrzeni, no to jest tak maleńki procent. Ale na Słońcu to już jest jedna dziesięciotysięczna procenta. Na powierzchni gwiazdy neutronowej to już jest około 10%.
a na powierzchni horyzontu czarnej dziury zegar staje. Czas staje. I proszę Państwa, to jest coś, co... To jest coś, z czego ta wiedza o tych efektach, to jest coś, z czego prawie każdy z Państwa korzysta. Wszyscy macie albo nawigację samochodową, albo macie telefon komórkowy z systemem GPS. System GPS działa w ten sposób, że wokół Ziemi krąży około 30 sztucznych satelitów. Na poziomie każdego z nich jest kilka zegarów atomowych. I teraz nasze urządzenie odbiera sygnały od kilku satelitów. Te satelity mają, zegary na tych satelitach są ze sobą zsynchronizowane przed wyniesieniem na orbitę. I mierząc różnicę czasu nadejścia sygnałów, możemy dokładnie taką samą metodą jak triangulacja określić nasze położenie na Ziemi. Jak ja trzymam w ręce telefon komórkowy z systemem GPS i przechodzę się tutaj po tej sali, to zmienia się moja odległość w stosunku do tych satelitów. A zatem zmieniają się te różnice czasu nadejścia sygnałów. I to jest przerabiane przez procesor na informacje o tym, z jaką prędkością, w jakim kierunku się poruszam. Tylko że teraz te satelity krążą po orbitach eliptycznych. Raz są bliżej Ziemi, raz są dalej. Raz się poruszają szybciej, raz się poruszają wolniej. Otóż różnice wynikające z teorii względności w tempie chodu zegarów muszą być uwzględnione, bo inaczej ten system kompletnie byłby bezwartościowy. To są na tyle precyzyjne już urządzenia. No i teraz przechodzimy, już proszę się nie denerwować, zbliżamy się do końca. Przechodzimy do tego największego problemu, jednego z największych problemów. Dlaczego czas płynie w jednym kierunku? Czyli do problemu strzałki czasu. Otóż nad tym się łamali sobie i łamią głowę najwięksi fizycy. I pierwszym, który zaproponował coś, co stwarzało pewną nadzieję, był Ludwig Boltzmann. Otóż on wysunął taką hipotezę, że kierunkowość upływu czasu wynika z drugiej zasady termodynamiki. Druga zasada termodynamiki mówi, że entropia układu izolowanego zawsze rośnie. Proszę się nie przerażać, zaraz powiem, o co chodzi. Entropia to jest miara nieuporządkowania, miara chaosu. Czyli że układ, w który nie ingerujemy z zewnątrz, nie korygujemy go w żaden sposób, w naturalny sposób będzie ewoluował tak, że z porządku zrobi się chaos. Przykłady. Jak zostawimy dom niezamieszkany, nieogrzewany, to po paru latach będzie tylko ślad po fundamentach. Góry Świętokrzyskie kiedyś były wypiętrzone, strome, potężne. Dzisiaj jedziemy do Krakowa i nawet nie zauważamy, w którym momencie przecinamy to pasmo. Inny przykład. Jajecznica. System jajko. System uporządkowany. Żółtko oddzielnie, białko oddzielnie. Wbijamy na patelnię i robimy omlet. Nie da się z omletu zrobić jajka. Nie da się odwrócić tego procesu. Ale ja mam najprostszy przykład. Kupujemy talie kart. Jak one pochodzą z dobrej fabryki, to są ułożone kolejno, od blotki do asa i wszystkie kolory od pików do trefli. Zaczynamy tę talię tasować. Te karty się mieszają. Na początku ciągle jeszcze występują grupy kart z tego samego koloru i występują pewne sekwencje. Ale jak im dłużej będziemy tasować, tym bardziej rozkład tych kart będzie losowy. I będziemy mogli tasować do końca świata i ta talia nigdy nie powróci do takiego układu, w jakim wyszła z fabryki. Bo jej entropia tego układu, a to są raptem 52 karty. Coś strasznie prostego. Jak możemy sprawdzić właśnie, czy proces, w którym widzimy, zachodzi kierunkowo w czasie, czy się odwraca. No proszę Państwa, przygotowałem coś takiego. To jest brama w kamienicy na Nowym Świecie i ten gentleman, ten gentleman w płaszczu i w kapeluszu, to jest mój przyjaciel profesor Marek Abramowicz i on
zagrał dla mnie w tym filmie, ryzykując życie, przeszedł nie na przejściu dla pieszych, bardzo z siebie zadowolony. No ale powtórzmy tę sytuację. Jeszcze większe ryzyko. Czy ktoś z Państwa kiedykolwiek na Nowym Świecie widział taką sytuację? No nie. I wiemy, po prostu z obserwacji wiemy, że ten proces przechodzenia Abramowicza przez Nowy Świat mógł przebiegać tylko w tym pierwszym kierunku, a w tym drugim nie. I Boltzmann uważał, że skoro z drugiej zasady, skoro żyjemy w skomplikowanym świecie, gdzie wszystko jest złożone z niezliczonej ilości atomów i cząsteczek, a przykład 52 kart w talii pokazuje, że to prawo wzrostu entropii jest bezwzględne, to Boltzmann uważał, że w takim razie przyroda w naturalny sposób wyróżnia kierunkowość zachodzenia procesów. I że to sprawia, że my to postrzegamy jako kierunkowość upływu czasu. No niestety Boltzmann nie miał racji. Dzisiaj to wiemy. Podam dwa argumenty. Po pierwsze, to jest tak, że generalnie biorąc entropia rośnie, ale występują w układach tak zwane fluktuacje. I ona minimalnie może czasami, no wiadomo, każdy kto grał w brydża, to wie, że czasami dostanie longer, 8 pików czy coś takiego. Coś, co jest bardzo mało prawdopodobne, co zakrawa na chwilowe odwrócenie, no na tym hazard polega. Liczę na to, że to prawo termodynamiki się dla mnie na chwilę odwróci. Natomiast nie zaobserwowaliśmy nigdy żadnego zjawiska, które generalnie przebiegałoby od przeszłości do przyszłości, ale chwilowo ten kierunek czasu się zmieniał. To jest jeden argument. A drugi argument to są zjawiska w mikroświecie, w świecie cząstek elementarnych. Otóż w latach 50. fizycy odkryli, za to była Nagroda Nobla, przy pomocy genialnego eksperymentu, eksperymentu, który by się zmieścił, no może nawet na tym stole, i który kosztował pewnie kilka tysięcy dolarów, odkryli zjawisko łamania symetrii w czasie, w rozpadach kaonów neutralnych. Nieważne, co to jest. Kaony neutralne to są pewne cząstki elementarne, nietrwałe, które się rozpadają. I teraz chodzi o to, że równania fizyki są symetryczne w czasie. Jak weźmiecie równania Newtona, jeśli pamiętacie ze szkoły, jak tam zamienicie t na minus t, to one będą dalej bardzo dobrymi równaniami. Jak w równaniach mechaniki kwantowej zamienicie t na minus t, to dalej będą bardzo dobre równania. Nic złego się nie stanie. Równania fizyki nie wyróżniają kierunkowości upływu czasu. Tymczasem okazało się, że w tych rozpadach, ja nie będę tu wchodził w szczegóły, ale tak jak sfilmowałem Abramowicza i Państwo bez pudła możecie powiedzieć, który film jest puszczony do przodu, a który do tyłu, tak samo, gdyby to było możliwe, gdybyśmy sfilmowali kilka takich kaonów neutralnych i popatrzyli, jak one się rozpadają, a następnie puścili ten film odwrotnie. Bo może zachodzić również odwrotna reakcja, że trzy cząstki, na które one się rozpadają, zderzają się i powstaje kaon neutralny. Ale okazuje się, że przebieg tego procesu wyróżnia kierunkowość upływu czasu. I gdybym ja był w stanie, miał taką kamerę, że da się sfilmować te pojedyncze cząstki elementarne, to Państwo byście mogli powiedzieć, czy ja ten film puszczam do przodu, czy do tyłu. To znaczy, że strzałka czasu pojawia się na poziomie pojedynczych cząstek elementarnych. A zatem to nie jest związane ze statystyką, to nie jest związane z drugim prawem termodynamiki. A z czym jest związane? Nie wiadomo. Pod moim ostatnim wykładzie w Centrum Nauki Kopernik w ramach spotkań z uczonymi Drogi do Rzeczywistości, jedna z pań na kolacji po tym wykładzie powiedziała mi: ty bez przerwy powtarzałeś, że nie wiecie, tego i tamtego nie wiecie. Ja na to jej odpowiedziałem: ani raz tak nie powiedziałem. Powiedziałem: fizycy nie wiedzą, oni nie wiedzą. Dobrze, to teraz, żeby zakończyć wykład. Proszę Państwa,
W kosmologii mamy do czynienia z gigantyczną rozpiętością skal czasowych. Od skal czasowych związanych z procesami w mikroświecie, które zadecydowały o tych pierwszych etapach ewolucji wszechświata, aż po procesy trwające tyle, ile trwa ewolucja wszechświata, czyli 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Mój syn, jak miał 5 lat, to nie był sobie w stanie wyobrazić, co to znaczy 3,5 godziny, bo on rzadko robił rzeczy, które by tak długo trwały. Nikt z nas nie robił niczego, co by trwało 14 miliardów lat. To jest sobie bardzo trudno wyobrazić. To żeby Państwu pomóc, bo to moim zdaniem warto sobie wyobrazić, to zróbmy następujący eksperyment myślowy. Przyrównajmy te 14 miliardów lat, jakie upłynęło od wielkiego wybuchu do dziś, do jednego roku, od północy w Sylwestra do północy w Sylwestra po upływie roku. I popatrzmy, gdybyśmy tak prześcisnęli te 14 miliardów lat do jednego roku, to popatrzmy, co kiedy w ciągu tego roku w historii wszechświata się zdarzyło. Otóż proszę Państwa, zaczynamy wszystko o północy w Sylwestra. Otóż 10 minut po północy następuje emisja mikrofalowego promieniowania tła. To jest to najstarsze światło we wszechświecie. To jest coś, co odkryto równo 50 lat temu, za odkrycie i badania przyznawane były Nagrody Nobla. To promieniowanie wyświecane jest 10 minut po północy. Pod koniec stycznia we wszechświecie zapalają się pierwsze gwiazdy, ale Słońce powstaje dopiero 20 sierpnia. Dopiero około 4 września powstaje Ziemia. 1 października powstaje życie na Ziemi, bardzo prymitywne. I dopiero 15 grudnia to życie wychodzi na ląd i zaczyna się niezwykły rozwój życia. 25 grudnia powstają nasze Tatry, a 29 grudnia dinozaury ulegają zagładzie. Na pół godziny przed końcem tej historii pojawia się człowiek. Na 7 sekund przed końcem tej historii Romulus i Remus zakładają Rzym. Na 2 sekundy przed końcem historii Mieszko chrzci Polskę, a na 500 sekundy przed końcem powstaje Solidarność. Na 1/3 mikrosekundy przed północą zaczął się ten wykład.